często chcą być na festiwali i oglądać filmów i nie za bardzo dzieciaki tam się zgadzają albo się nudzą, no to dlatego myśleliśmy, że są fajne takie też warsztaty, dzieci mają, spędzają miły czas. I jeszcze do tego mamy taka Akademia Odkrywca, która pokazuje różnych też podróżników i pokazuje też świata dla dzieciaków. Pues la proyección que vamos a ver hoy es, trata sobre los 27 años que llevo escalando y bueno, como es difícil definir todo en 45 o 50 minutos, pues realmente intentas poner un poco de fotos, un poco de vídeo con algunas anécdotas y con algunas vías, viajes que te han marcado un poco en tu vida, ¿no? Y de ahí intentas transmitir un poco pues el fanatismo y la motivación a la gente y bueno, es lo que intentaremos ver ahora. Okay. Tematem tej prelekcji jestem ja i moi przyjaciele, albo bardziej moi przyjaciele i ja. Moje wejście w góry, początek mojej przygody górskiej, taternickiej, jak to przechodziło od takich zabaw chłopięcych, można powiedzieć, do tego, że stałem się alpinistą wyczynowym, wcale nie mając ku temu jakichś ambicji, coś tak życie się potoczyło. Ale najważniejsze wydaje mi się to, że spotkałem w tym czasie znakomitych ludzi. Wielu z bohaterów mojej opowieści już nie ma. Sobie pomyślałem, że jestem winien im tą opowieść, bo szkoda może jak przepadnie. No i to są archiwalne zdjęcia, które bardzo stare leżały, slajdy, ale zostały odnowione, odczyszczone, opracowane przez Bogdana Jankowskiego. Potem w takim ułożeniu, takiej właśnie prelekcji pomógł mi bardzo. I have lots of things that I would be excited to talk about, but I don't want to kill the audience with a five-hour presentation of my life. So I'm going to talk about the Torre Traverse. It's a traverse of four spires in Patagonia, in southern Argentina, that I was there for the first ascent in 2008. And in the ensuing years, I became a better climber, and I came back last year and did the second ascent of the same traverse much faster. So my presentation is about this traverse and about kind of the evolution of climbing it in a faster style. Yeah, yeah. Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo ciepło, miło i serdecznie na uroczystej gali rozdania nagród filmowych 21. Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Sawady w Lądku Zdroju, Robert Zatoszewska oraz Wojciech Kieliński. Zapraszam na scenę wszystkich organizatorów i wolontariuszy, którzy są tutaj teraz.
dziękuję wspaniałej londyńskiej publiczności, która jest wierna i która jest coraz gorętsza. Wspaniała wprost. Niech ten festiwal zamknie. Tegoroczny festiwal, podsumowując go, nie różnił się absolutnie niczym od poprzednich. Przyjechali fantastyczni ludzie opowiadać o swoich przygodach innym fantastycznym ludziom, którzy byli na widowni. Krótko podsumowując, ponieważ Lądek składa się ze szczegółów, czyli że były koncerty, że był wielki namiot, że było pełno wystawców, piękna pogoda, ale tak naprawdę ogół jest jeden. Przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Polski, a już coraz bardziej z całego świata, po to, żeby być wśród innych, którym tak samo w duszy gra, czyli kochają góry, kochają górskie aktywności, są dobrymi ludźmi i to się nie zmieniło i miejmy nadzieję, że się nie zmieni. Od 21 lat do Lądka w ten wrześniowy weekend przyjeżdżają fantastyczni ludzie.